Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, witajcie we wspomnienie Marii, Marty i Łazarza 29 lipca, sobota. Posłuchajmy fragmentu z Ewangelii według świętego Jana, jest to rozdział 11, a wersety od 19 do 27. Posłuchajmy. Wielu Judejczyków przyszło do Marty i Miriam, aby je pocieszyć z powodu straty brata. Kiedy więc Marta usłyszała, że nadchodzi Jeszua, wyszła mu naprzeciw, ale Miriam nadal przesiadywała siwę w domu. Marta powiedziała do Jeszui: Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Ale nawet teraz wiem, że o cokolwiek poprosisz Boga, Bóg da ci. Jeszua rzekł jej: Twój brat powstanie. Marta powiedziała: Wiem, że powstanie podczas zmartwychwstania, w dniu ostatnim. Jeszua rzekł do niej: Jam jest zmartwychwstaniem i życiem. Kto pokłada we mnie ufność, będzie żył, nawet gdyby umarł. A każdy, kto żyje i ufa mi, nigdy nie umrze. Wierzysz w to? Powiedziała mu: Tak, Panie, wierzę, że Ty jesteś Mesjasz, Syn Boży, Ten, który przychodzi na świat. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Moi drodzy, już może o tym mówiłem, jest to moja ulubiona Ewangelia, ulubiona w rankingu różnych przypowieści, historii, które się wydarzyły. Oczywiście cały Nowy Testament jest ukochanym dla mnie orędziem, treścią, którą czytam i słucham, ale pamiętam, jak pierwszy raz usłyszałem w sercu tą Ewangelię, jeszcze wtedy jako nastoletni chłopak, gdzieś ona leciała z jakiegoś radia czy z czegoś, wsłuchałem się w tą Ewangelię, to wiem, jak bardzo, jak mocno mnie wtedy poruszyła, jak ten dialog Marii, Marty, Pana Jezusa i potem tego, co się wydarzyło, jak mocno to gdzieś tam się odcisnęło we mnie. I dlatego za każdym razem, kiedy czytam tę Ewangelię, jest ona dla mnie jakimś pięknym takim dialogiem między Bogiem a ludźmi właśnie w tej kwestii najważniejszej, czyli: Panie, gdybyś tu był, nie umarlibyśmy, nie poumieralibyśmy, możemy tak dzisiaj powiedzieć. I Pan Jezus nam mówi wprost: ja jestem zmartwychwstaniem. Każdy, kto pokłada ufność we mnie, w tym liturgicznym przekładzie to jest wymienne, ufność, wiara. Każdy, kto wierzy we mnie, choćby i umarł, żyć będzie. Jezus zadaje pytanie, Bóg zadaje nam pytanie: wierzysz w to? Wierzysz w to? I moi drodzy, Marta odpowiedziała tak prosto: tak, Panie, wierzę w to. Wierzę, że Ty jesteś Synem Bożym. Jakiś czas temu czytałem, czy słuchałem, już nie pamiętam, ale bardzo mocno ten autor tego rozważania zwrócił uwagę, na co też bym chciał tutaj, chciałbym to powtórzyć, zwrócił uwagę na taką kwestię Marii i Marty. Tu my mamy tylko fragment tej dzisiejszej Ewangelii, natomiast jeśli tam wczytamy się dalej, to po tej rozmowie Pana Jezusa i Marty, po tej rozmowie, którą przed chwilą usłyszeliśmy, jest napisane w tym kolejnym wersecie, on dzisiaj nie jest akurat, ale ja go przeczytam, że kiedy Marta to wszystko wypowiedziała: tak, Panie, ja wierzę, że Ty jesteś Mesjaszem, Synem Bożym, który przychodzi na świat, wyrecytowała pewną formułkę, można by powiedzieć katechetyczną formułkę, wyrecytowała to: ja wiem, Ty jesteś Mesjasz, ten, który przychodzi na świat, Syn Boży. I co? I nic. I odchodzi od Jezusa, bo kolejny werset jest: powiedziawszy to, odeszła i zawołała swoją siostrę Marię, Miriam, i powiedziała: Rabbi jest tu, wzywa Cię. Moi kochani, po pierwsze, tak sobie teraz myślę, że przecież Pan Jezus nic nie powiedział takiego: zawołaj mi tu Marię.
powiedział to, nie powiedział tego. Ale ona może trochę tak zwątpiła, może chciała powiedzieć coś takiego przez to: idź tam, bo ja nie mam siły. Ja nie mam siły. Łazarz dalej nie żyje. On mi tu mówi o jakimś życiu i zmartwychwstaniu. Idź tam, pogadaj z nim. I bo Jezus nie poszedł razem z nią. Jezus dalej tam sobie stał. Myślę tak, że to mogło być w jakiejś tam odległości, a może nawet i przy tym grobie. Natomiast ona wróciła na tą siwę, na tą żałobę, którą przesiadywała w domu. Już o tym też kiedyś mówiliśmy, o tej siwie, o tej żydowskiej żałobie. Ale teraz właśnie jeszcze raz mówi jej: idź tam, on cię wzywa. I co się dzieje? Kiedy Maria usłyszała, że tam jest Jezus, zerwała się i pobiegła do Niego. I pobiegła do Niego. Jeszua nie wszedł jeszcze do wioski, ale był dalej tam, gdzie spotkała Go Marta. I kiedy Maria przyszła do Jezusa, to jest napisane tak. Kiedy Miriam przyszła tam, gdzie był Jeszua i ujrzała Go, upadła do Jego stóp i powiedziała do Niego: Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Właściwie powiedziała to samo w jednym zdaniu, co powiedziała jej siostra Marta, ale postawa była zupełnie inna. Moi kochani, to nie jest bez znaczenia, że Jezus już więcej nic nie dopowiedział. On jej znowu nie powtarzał tego samego, co powiedział Marcie, że on zmartwychwstanie, że ja jestem zmartwychwstanie, że musicie we mnie wierzyć, że każdy, kto we mnie wierzy i pokłada we mnie ufność, będzie żył. A ona mu mówi: tak, ja wiem, że będzie żył, że w dniu ostatnim powstaną. Tak powiedziała Marta. Maria niczego takiego nie powiedziała. Ale co zrobiła? Ona przed nim upadła. Kiedy go ujrzała, upadła do jego stóp i powiedziała właśnie te słowa: Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Upadła przed nim. Zwróćcie uwagę na to, że Maria oddała pokłon Jezusowi jak Bogu, a Marta tego nie zrobiła. Marta owszem, wiedziała, że On jest Bogiem. Ona to powiedziała, ona to, jeszcze raz powiem, wyrecytowała jak w katechizmie, jak dzieci, które się uczą do egzaminów z pierwszej komunii świętej albo z bierzmowania. Ale ona nie oddała Mu pokłonu. Ona nie upadła do Jego stóp. Może ktoś powie, może proszę księdza, tak po prostu. Nic w Ewangelii nie jest tak po prostu. W Ewangelii wszystko, co jest zapisane, zanotowane, jest po coś. I teraz, jaka z tego płynie dla nas lekcja? My możemy znać wiele treści, możemy znać wiele naprawdę formułek, czytać książki, kupować prasę katolicką w każdą niedzielę, ale dalej nie będziemy Jezusowi oddawać pokłonu. Dalej nie będziemy przed Nim klękać. I psu na budę wtedy będą te wszystkie treści, te wszystkie książki, filmy i filmiki, nawet pobożne i święte. To wszystko, co wiemy o Jezusie, czego się nauczyliśmy w szkole, na religii, czy przeczytaliśmy w książce, musi nas prowadzić do jednego, by oddać pokłon Jezusowi. A to jest bardzo konkretna postawa. To nie jest takie podejście sobie do Boga i podyskutowanie sobie z Nim. Przepraszam, jak ta dzisiejsza Marta. Podeszła i myślała, że stoi jak równy z równym. Jeszcze może mu uczynić jakieś gorzkie żale, że właśnie, dlaczego on umarł? Mogłeś przecież go uzdrowić. Więc kochani, często oddawajmy pokłon Jezusowi. Nie myślę tylko o padaniu, choć to jest bardzo ważne. Klękanie, leżenie krzyżem też jest ta postawa modlitewna. Może nie w kościele, może żeby nie robić jakiejś sensacji, zamieszania, bo też nie o to chodzi, jeśli ktoś nie jest do tego przygotowany, a w kościele takiej postawy nie używamy na co dzień, jest ona używana, leżenie krzyżem w momencie święceń kapłańskich. Niektórzy też to czynią, robią. Oczywiście nie jest to
jakąś zabronioną postawą, ale już w domu możemy padać na twarz. Możemy przed Jezusem oddać Mu pokłon. Możemy czołem dotknąć ziemi i powiedzieć: jestem prochem, Ty jesteś Bogiem. Ważne to jest, żebyśmy Go przede wszystkim umieli, zanim umysł cokolwiek wypowie, żeby nasze serce stanęło przed Nim i Mu oddało pokłon. Jak właśnie, jak ta dzisiejsza Maria, że gdy Go ujrzała, upadła do Jego stóp i powiedziała to samo, ale to było już połączone z głęboką miłością i wiarą. I kiedy Jeszua to zobaczył, i zobaczył, jak płacze ona i wszyscy inni, wzruszył się wtedy i po prostu wskrzesił ich brata Łazarza. Pan z wami, niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Życzę wam tego właśnie dzisiaj, oddawania pokłonu Jezusowi. I za każdym razem, gdy Pan Bóg pozwoli nam się obudzić i rozpocząć nowy dzień, uwielbiajmy Go, bo On jest Bogiem. Mniej wyznawania Go tylko ustami, a więcej oddawania Mu pokłonu sercem. Dobrego, błogosławionego dnia i do jutra, jeśli Bóg da. Szczęść Boże.